Mecz zgadza się, trudny. No, to było pewne, że będzie trudny. Na pewno nie drużyna Sokolnik, wiadomo, że też miała 5 punktów do nas. Dla nich to był bardzo ważny mecz. Przegrywając tutaj, mają też już trudną sytuację, jeśli chodzi o awans. Natomiast my, myślę, że kolejny raz potwierdziliśmy, tak jak na jesieni, tak i tutaj, że jesteśmy zdecydowanie lepszą drużyną. Szanuję zespół Sokolnik, natomiast myślę, że tutaj no, najniższy wymiar kary do przerwy 3-4-0. Po przerwie też można poprawić. Było kilka zdecydowanie lepszych, ciekawszych sytuacji. Przysłowiowo uważam, że zjedliśmy ich walką, zaangażowaniem i piłkarsko. No to jest jakiś tam kolejny krok w drodze do awansu. Taki mamy cel. Natomiast zostało 6 meczy, czyli 6 kroków, żeby mieć awans i wtedy dopiero będziemy się cieszyć. Nie ma tutaj żadnego odpuszczania, nie ma lekceważenia żadnego z przeciwników. Gramy do końca, musimy jak najszybciej zrobić tak, żeby awansować. Po pierwsze to trzeba podziękować kibicom, że tak licznie się tutaj wstawili, dopingowali. Wszyscy tutaj właśnie widać, jak są głodni piłki, jak interesują się tym klubem. Myślę, że na tym poziomie rozgrywek nigdzie nie ma tylu kibiców. Mieli fajne widowisko, cieszyli się, cieszą się z wygranej swojej drużyny. No myślę, że wszyscy zadowoleni są i cieszy tak samo, że gra wielu swoich chłopaków w pierwszym składzie, strzela bramkę Nikodem Przepiórka, rocznik 2001, nasz wychowanek. To naprawdę ludzie się cieszą i wszyscy się cieszymy.